Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym epizodzie z intronizacji Interu. No i sprawa jest bardzo prosta. Oczywiście awansowaliśmy z grupy Ligi Mistrzów, oczywiście z pierwszego miejsca, oczywiście wygrywając wszystkie spotkania. No i lada moment zacznie się okno transferowe. Okno transferowe, w którym za cholerę nie wiem, kogo ja mam kupić, czy kogokolwiek mamy kupić. Ja wiem, że w sekcji komentarzy pojawiają się jakieś propozycje typu, a weź kup każdego. Tylko pytanie, czy te propozycje mają w ogóle jakikolwiek sens. Bo prawda jest taka, że nie bardzo mamy jakby tutaj pole do popisu, jeżeli chodzi o jakieś wzmocnienia. Ja wiem, że to brzmi wręcz abstrakcyjnie, ale takie są fakty. Mamy tak dobry skład, że nie mamy teraz nawet kogo ewentualnie tutaj zakupić na jakieś wzmocnienie. No, myślę, cały czas uśmiecha się do mnie ten Tanguy Ndombele i zastanawiam się nad jakąś wymianą. Jeżeli udałoby się na przykład puścić do Tottenhamu z powrotem Hujberga, a my byśmy zgarnęli sobie Tanguya Ndombele jako zmiennika. No i teraz jest pytanie, czy Tanguy Ndombele zgodzi się w ogóle na rolę zmiennika? To jest podstawowe pytanie. Czy on będzie zgodzi się na takie ustawienie u nas? No to wtedy okej. To samo się tyczy na przykład Artura, którego też moglibyśmy zgarnąć od Manchesteru City i moglibyśmy też tutaj jakby spróbować zadziałać na zasadzie z tej wymiany z Hujbergiem, bo nie ukrywam, że on mi jakoś nie leży. Ale kolejnym zawodnikiem, który mnie tutaj zaintrygował, jest ten Adam Chlożek, który za 7 miesięcy będzie totalnie wolnym zawodnikiem. Więc za miesiąc, na dobrą sprawę, będziemy mogli już mu zaoferować podpisanie kontraktu, kiedy będzie do nas mógł przyjść jako wolny zawodnik. A zapytacie się mnie, po co mi taki Chlożek, jak mamy tutaj oczywiście Martineza i mamy tutaj Richarlisona? Ano dlatego, moi drodzy, że Korea, który jest tutaj oczywiście na ławce rezerwowych, ma już lat 30. Więc zamienienie 30-latka na 22-latka, którzy operują praktycznie takim samym potencjałem ofensywnym na tu i teraz, a w przyszłości dużo, dużo większym, raczej jest dobrym wyborem. Więc moi drodzy, jeżeli już mamy robić jakieś transfery, to będzie wymiana tego Hujberga, który mi nie leży, po prostu nie leży mi w tej kadrze. I może ewentualnie zakontraktujemy sobie też tego jako wolnego zawodnika, tego Adama Chlożka, ale no nie mam z tym jakiegoś turbo ciśnienia i parcia. Ten odcinek zaczynamy na dobry początek od starcia z Romą, która jest oczywiście na trzecim miejscu w tabeli. Musimy przed konferencją prasową podboostować morale, oczywiście standardowy schemat, żeby nie było. Kolejny mecz i tyle, jesteśmy gotowi, tratatata. Jedyne co nam tutaj interesuje, to po prostu, żeby mieć na maksa wyboostowane morale składu. I to się udało. No i teraz, moi drodzy, mamy skład przygotowany, no myślę, że wyjdziemy sobie wyjściowym składem, takim standardowym, najmocniejszym, bo prawda jest taka, że to jest ostatnie spotkanie w grudniu, a następne już gramy w styczniu, już po otwarciu okna transferowego, gdzie będziemy robić jakieś fikuśne rzeczy. Więc moi drodzy, mecz z Romą gramy u siebie i ten mecz z Romą raczej sobie przesymulujemy. Nie przesymulujemy go sobie szybko, ale przesymulujemy go sobie takim standardowym tempem. Zobaczymy, jak ten mecz się będzie dla nas układał. W razie czego oczywiście możemy sobie zainterweniować. Ale kto wie, może okaże się, że nie będzie w ogóle takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o skład Romy, na bramce Dawid Soria, dalej Nunes, Pau, Akanji, Cyganko, Werman, Villar, Kluivert, Pedrinho, Rainer i Waldschmidt na szpicy. Na ławce rezerwowych mają dodatkowo Paulo Peza, Florenciego, Midzie, którym interesujemy się w degradacji, Milota Rashice, Pawlowicza, Bakayoko oraz Zaganiego. No, to jest całkiem przyjemny skład, myślę, taki naprawdę, naprawdę konkretny. No w każdym razie widzę, że raczej my tutaj mamy większą inicjatywę z przodu. Gramy oczywiście naturalnie w tych ciemnych, czarnych trykotach. No i teraz Tim Lang już próbował się przedostać gdzieś tam wyżej w obręb pola karnego Dawida Sori, no ale na nasze nieszczęście ten blok defensywny też się póki co spisuje dobrze. No mają fajny blok defensywny. Nunes, Pau Torres i Akanji to jest naprawdę dobra ekipa. Z tego co widzę, to chyba też grają trójką obrońców. Dokładnie tak, to się zgadza. Patrzę tutaj po planie gry. No ale teraz popatrzcie, długa klepka po naszej stronie. Cały czas przy piłce Lautaro Martinez, ale nie udało mu się ostatecznie do tej futbolówki w ogóle dotrzeć. Jest kontratak gości. No i szeroko jest ta piłka rozgrywana. Villar, Pedrinho, Kluivert. Ale dobrze, na całe szczęście Ruben Dias ustawiony tam, gdzie być powinien. I to jest szansa na kontratak. Richarlison świetnie się urywa i do niego jest odgrywana piłka. Moi drodzy, fantastyczna akcja dwójkowa Lautaro Martineza i Richarlisona. Naprawdę szapoba, bardzo ładnie to zrobili. 1-0 wygrywamy, 1-0 już prowadzimy. Lautaro Martinez asystował Richarlisonowi przy tej pierwszej bramce. Więc moi drodzy, to jest bardzo dobry początek dla nas. To jest naprawdę fantastyczny początek dla naszego zespołu. Teraz kolejna akcja, Lautaro Martinez zagrywa tę piłkę do Tima Langa. Tim Lang strzał Lautaro Martineza, ale niestety tym razem minął się z bramką. Najważniejsze jest to jednak, że wynik już otworzyliśmy.
I nie przestajemy jakby, z tego co widzę, to cały czas tutaj mamy ciśnięcie na jeszcze wyższy, na jeszcze lepszy rezultat, ale bardzo dobrze. Ja nie uznaję czegoś takiego jak przestawanie atakować w momencie prowadzenia 1-0. Nie. Uważam, że zawsze, niezależnie od rezultatu, zawsze mamy grać na 100% i tyle. Bo nie wiemy, co się stanie w przeciągu najbliższych 10 minut, czy przeciwnicy nie strzelą 2-3 bramek, a wtedy będziemy kompletnie w dupie. Tak mówiąc bardzo, bardzo ładnie. O właśnie, tak jak teraz, moi drodzy, Waldschmidt, świetna akcja i brameczka do szatni. Troszeczkę zgubiona nasza defensywa, gdzieś się tam pogubił i Skriniar, i Ruben Dias, moi drodzy. Fabinho też się gdzieś zapodział, więc niestety jedna jedyna akcja po stronie gości i jest to też bramka. Tak więc, jak mówiłem, nie możemy odpuszczać, to trzeba atakować do samego końca. No ale patrzę po tym bloku defensywnym i zastanawiam się, kto tutaj najbardziej zawinił. Staram się patrzeć jakoś, skupić się bardziej teraz na tej obronie, żeby zobaczyć, czy to piątka, czy 37, czy może jednak 24 odpuszcza tutaj krycie w tym kluczowym momencie. Fabinho, oj dobrze, Fabinho był minięty, ale na całe szczęście cofnął się tam głęboko do defensywy Federico Valverde i wszystko udało się jakoś okiełznać w porę, bez zbędnego zagrożenia. Ładne wdarcie się w pole karne Hakimiego. No nie ma, cały czas 1-1. Cały czas 1-1, moi drodzy, może to jest odpowiedni moment właśnie na jakąś zmianę. Może jednak trzeba zmienić tego Fabinho, za którego wejdzie sobie Bastoni, czy Rafael Varane, niech wejdzie Rafael Varane. I idąc dalej, może Korea wskoczy w miejsce Tima Langa. To taki też standardowy schemat, jeżeli chodzi o zmiany. No i dobrze, na razie niech będzie tak, jak jest. 60 minuta, mają miejsce zmiany, pojawił się Korea, pojawił się Rafael Varane. Rafael Varane oczywiście z numerem 28. Zastanawiam się, kto ma teraz jakby takie większe momentum, bo widzę, że my siedzimy zdecydowanie na przeciwniku i, moi drodzy, Korea, jakie wejście Smoka zaliczył. 64 minuta i Korea pakuje piłkę do siatki. Mamy 2-1. Świetne prowadzenie, świetne wejście Korei. Bardzo, bardzo ładnie. Byleby teraz to prowadzenie teraz utrzymać na spokojnie, więc w defensywie przejdźmy sobie na styl defensywny, wycofajmy się nieco głębiej. Ale nie udało się, Bukayo Saka został tam zatrzymany. Ale dobrze, na całe szczęście jest Skriniar, fajnie. Varane też zaliczył, moim zdaniem, całkiem dobre wejście, chociaż teraz przydałoby się, żeby ktoś się pojawił tutaj w pobliżu kranio, żeby nie musiał tak na pałę wybijać tej piłki. Dobrze, Skriniar znowu. 75 minuta, Milan Skriniar, Ruben Dias, asekurujemy tutaj bardzo, bardzo blisko. Bardzo blisko jest ustawiony Remilo Trasica, szuka też jakichś rozwiązań, ale podłączył się też Bukayo Saka do defensywy. O nie, no. 80 minuta i niestety, moi drodzy, tracimy bramkę, mamy remis 2-2. Znowu jakieś złe ustawienie w tym bloku defensywnym i nie wiem, czy teraz to nie był Skriniar. Tak mi się wydaje, że mam wrażenie, że to mógł być Skriniar, który jakby niewiele tutaj zrobił, moi drodzy. Patrzę po tym składzie i myślę sobie, że ewentualnie, jeżeli chodzi o jakichś zawodników, to może moglibyśmy sobie wzmocnić rezerwy, żeby mieć jeszcze lepszych zmienników. Tylko problem jest taki, że mamy, ale się wdarł Federico Valverde. 86 minuta, mamy bramkę na 3-2. Federico Valverde zdobywa bramkę, moi drodzy. Fantastyczne podłączenie. No, wpuszczałem tutaj kolejnego zawodnika ofensywnego, ale nie było to potrzebne, bo Valverde już zrobił to, co do niego należało. Świetne wyjście z defensywy, pocholował tę piłkę Urugwajczyk do samego końca. No i panowie, teraz nie dajcie sobie strzelić tej trzeciej bramki. Nie straćcie tego prowadzenia po raz trzeci w tym meczu. Richarlison, koniec. Wygrywamy na San Siro z Interem, wygrywamy na San Siro Interem z Romą, moi drodzy, 3-2, bramka Korei, bramka Valverde, bramka Richarlisona, która to wszystko otworzyła. Było trochę nerwowości, ale na całe szczęście udało się utrzymać 3 punkty w polu gry, więc mamy zainkasowane to, na czym nam najbardziej zależało. Kończymy grudzień właśnie z takim oto bilansem. W grudniu no całkiem nieźle w sumie, tylko jedno spotkanie, w którym straciliśmy punkty i to był ten niefartowny remis z Fiorentiną. Idąc dalej, no przed nami okno transferowe, przed nami jakieś potencjalne transfery, jakieś potencjalne wzmocnienia. Skriniar mówi, że cieszy się, że z częstotliwości, z jaką może występować u nas, więc ja się też jak najbardziej z tego cieszę. No i co? Symulujemy dalej. Z tego, co widzę, to są jakieś kolejne treningi. Dobrze, spokojnie, przejdziemy sobie dalej. Kalendarz 30 dni, niech będzie 28, 20, dobrze, jest fantastycznie. Mamy jakieś nowe wiadomości? Nie, wiadomości brak. Treningi są robione, a nie, mamy w rozwoju. Salcedo rozwinął się w końcu na napastnika, z tego środkowego napastnika, więc zmieniamy mu właśnie to ustawienie na napastnika typowego i za 34 tygodnie powinien się też rozwinąć na poziom 80 punktów overalla. No dobrze,
patrzę po tym naszym składzie, no i widzę, że właśnie ewentualnie te zmiany w... ci zmiennicy, którzy mieliby tutaj być, może oni, może jednak Matondo to nie jest materiał aż na taki poziom, jaki prezentuje teraz Inter. Sam nie wiem, moi drodzy. Ten Ndombele, zmiana z Højbjergiem, no wygląda to kusząco. To wygląda naprawdę kusząco. Mógłbym spróbować tutaj wynegocjować coś, czy to się faktycznie uda, czy to się faktycznie jakoś dla nas opłaci. Z tego co widzę, to tutaj w raporcie też mamy masę naprawdę potężnych zawodników, ale jeżeli już mielibyśmy kogokolwiek zmieniać, to kogoś na faktycznie z takiego górnego pułapu overallowego, więc myślę, że tak 86 to jest minimum, bo taki przecież overall ma Højbjerg, którego jednak ewentualnie myślimy nad jakimś wydaniem. No bo po prostu nie gra mi się nim jakoś nadzwyczajnie nadzwyczajnie. I tyle, moi drodzy, tak to wygląda. To jest nic osobistego, po prostu. Argentyna, no mamy dużo tych Argentyńczyków u nas już w Interze, ale trzeba przyznać, że się spisują naprawdę świetnie. Tylko Giovanni Lo Celso tutaj aktualnie w FC Barcelonie, tam też ta klauzula odstępnego jest jakaś kuriozalnie wysoka, ale jak to standardowo ma miejsce w La Lidze Santander. Weston McKennie, no nie, Weston McKennie swoją drogą, Weston McKennie od momentu jak tylko przeszedł do Bayernu, kompletnie zastopował jego rozwój jakikolwiek. Był w Schalke, rozwijał się jak pogrzany, rozwijał się naprawdę niesamowicie, w niesamowitym tempie, a teraz po prostu, gdy tylko już poszedł, gdy tylko już trafił faktycznie do tego Bayernu, gdy w końcu się sfinalizował ten wielki transfer, no to ten jego rozwój zwolnił diametralnie, bardzo, bardzo diametralnie. Moi drodzy, Tanguy Ndombele. O, ma już 28 lat, więc ta jego wartość też chyba minimalnie zmalała. Jaką mamy w ogóle kwotę? Ile my tutaj mamy milionów? Mamy 100 milionów w budżecie, ale jeżeli zrobimy drobną korektę tutaj finansową, damy na przykład na 300 tysięcy, no mamy mniej więcej 120 milionów. To są pieniądze, za które jesteśmy w stanie sobie kupić faktycznie jakiegoś dobrego zawodnika, ale może jednak wejdźmy w ten rynek transferowy, może wejdźmy jednak w ten styczeń już tak oficjalnie, żebyśmy mogli te transfery ewentualne dokonywać. I faktycznie pierwsze co... to pójdźmy spróbować zakontraktować oczywiście za darmo tego Szczecha z Manchesteru City. Moi drodzy, mamy informacje oczywiście o scoutach, mamy informacje o tym, że Pizzini udaje się na wypożyczenie, mamy informacje, że Albert Möhring z Schalke do nas przychodzi, że Leśniak udaje się na wypożyczenie i że okno transferowe oczywiście zostało otwarte. Dobra, super, fantastycznie. To teraz przechodzimy sobie do transferów. I teraz sobie przejdziemy tutaj wiek i damy sobie oczywiście na chloszka. Jest chloszek i moi drodzy, zaproponuj kwotę. No ja muszę w takim razie chyba ciebie stąd usunąć, gościu, żeby wiedzieć faktycznie, ty przed chwilą mi tutaj byłeś pokazywany, więc muszę sobie ciebie gdzieś tutaj jeszcze raz znaleźć. Tak więc napastnik i gdzieś ty byłeś tutaj, chloszek, gdzieś ty tutaj byłeś, tylko nie wiem, czy jak ja ciebie usunąłem teraz z tamtej listy życzeń, to czy tym samym też ciebie nie usunąłem tutaj stąd. Ale widzieliśmy cię, chloszek, więc... w razie czego cię wpiszę po prostu jeszcze raz. Donej Malen. Oj, wysoki overall też u Donej Malena. Gdzie ty jesteś, chloszek? Nie mogę go znaleźć, chloszka. No dobrze, szukaj zawodników i zobaczymy sobie, moi drodzy. Chloszek. Przecież był tutaj przed chwilą i jest Adam Chloszek. Czy cały czas ma ten kontrakt? Tak, kontrakt mu wygasa za 6 miesięcy, więc... w sumie to dlaczego nie mogę jeszcze z nim renegocjować jakby za darmo? Dlaczego jeszcze nie mogę mu zaproponować... dołączenia do naszego zespołu? Może jeszcze muszę trochę poczekać. Może jeszcze muszę trochę poczekać i wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości. No dobrze, no tak zrobię, bo no zacieram sobie rączki na... Czesi zazwyczaj sobie radzą całkiem przyzwoicie w Serie A. Najlepszym chyba przykładem jest Paweł Nedved, zdobywca złotej piłki swego czasu. Więc upatruję jakieś spore nadzieje w tym transferze. Nie będę ukrywał, że nie. Donny van de Beek, on wygląda też całkiem intrygująco. Gravenberg, no moi drodzy... Donny van de Beek też fajnie wygląda i też bardziej pasuje zdecydowanie do naszego układu gry niż oczywiście obecny u nas na tu i teraz Højbjerg. Tylko patrzę, czy on jako środkowy pomocnik też tutaj tak faktycznie zrobi taką robotę, jaką należy. No ale w każdym razie, w każdym z tych zawodników... aha, on dopiero co przeszedł do Atletico. Okej, no to chyba, że tak. Tak samo Gravenberg dopiero co przeszedł do Arsenalu. Jednak przeszedł już do tego Arsenalu. Oj chłopie. No dobrze, moi drodzy, czekajcie. Wróćmy sobie do tej listy transferowej i tam podejmijmy decyzję, po którego tego środkowego pomocnika koniec końców się zdecydujemy. Chociaż, moi drodzy, no myślę, że chyba zostaniemy tak czy siak tutaj z tą dwójką Tanguy Ndombele i Artur. Artur taki najbardziej typowy środkowy pomocnik. Ndombele bardzo uniwersalny, bo i pomocnik defensywny, i ofensywny, i środkowy pomocnik, więc może grać na każdej pozycji. Człowiek orkiestra prawdziwy. No zaproponujmy kupno i zobaczmy, czy ewentualna wymiana z Højbjergiem w ogóle wchodzi w grę.
Więc moi drodzy, oferujemy kwotę za piłkarza, ale zrobimy sobie wymianę piłkarzy i niech to będą pomocnicy. I niech to będzie właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Pierre-Emile Højbjerg, który ma wartość 60 baniek. Czyli zakładając, że on mi tam... No to myślę, że jak damy sobie tego Højbjerga i damy tutaj jeszcze 30 milionów i niech będzie jeszcze jakiś procent od sprzedaży, wynoszący na przykład 5%, to wtedy moglibyśmy ewentualnie się z Tottenhamem dogadać. Pytanie, co oni powiedzą na to? Chcecie Rubena Diasa? O nie, no Rubena Diasa to ja wam nie oddam. Aha, chcecie Rubena Diasa, chcecie Rubena Diasa, który jest droższy niż Ndombele i oprócz tego mam wam jeszcze odsprzedać, dodać 67 milionów. Czy tobie Mourinho się sufit na łeb nie spadł? No tak to wygląda. Ze środkowych obrońców, jeżeli kogokolwiek mógłbym wam zaoferować, nie mógłbym wam nikogo zaoferować, nara. Jeżeli tak prowadzimy tutaj te rozmowy, no to w takim razie się chyba nie dogadamy, moi drodzy, niestety. No cóż, trzeba zakończyć te negocjacje w takim razie, chyba że ewentualnie kontroferta. Usuń zawodnika na wymianę i zaproponujmy po prostu nową kwotę i ta kwota niech wynosi 120 milionów. Zobaczymy, czy w ogóle takie pieniądze będą w stanie ich przekonać. 120 milionów, jeżeli tak, to też pozostawia to nam jakieś pole do popisu. To uczciwa propozycja. Czy ja nie poleciałem trochę za bardzo? Czy ja nie dałem trochę za dużo jednak pieniędzy za niego? Z drugiej strony no ma wartość 92 miliony. Tutaj ma 91. No zobaczymy. Zobaczymy, czy z Arturem uda się wynegocjować, moi drodzy, taki sam deal. Jeżeli tak, to wtedy skierujemy się po prostu po Artura, jeżeli by się tak miało okazać. Więc zaproponujmy wymianę piłkarzy i spróbujmy. Pomocnicy, gdzie są pomocnicy? Tutaj jest Pierre-Emil Højbjerg i teraz, moi drodzy, zaproponujmy jeszcze dodatkowo kwotę i ta kwota będzie wynosić właśnie 30 baniek. Dokładnie robimy identyczną ofertę, jaką zaproponowaliśmy Tottenhamowi i złóżmy taką ofertę i zobaczmy, co na to powiedzą. Też chcą Rubena Diasa. O, Pep, co, zatęskniło się za Rubenem Diasem. Chciało się wcześniej, się go nie chciało, tak teraz się za nim zatęskniło. No dobrze, moi drodzy, w takim razie złóżmy nową ofertę i niech to będzie po prostu same pieniądze i niech to będzie 90 milionów euro. 90 milionów euro spróbujemy złożyć za Artura samego w sobie. Twierdzą, że będziemy musieli sięgnąć do kieszeni 131. Zaproponujmy nową kwotę i zobaczmy, czy 110 ich przekona. Jeżeli 110 ich przekona, to wtedy jesteśmy w domu. Więc 110 milionów, składamy tę ofertę. Nie zejdą z przedstawionej ceny. No dobra, to zaproponujmy nową kwotę raz jeszcze i po prostu zaproponujmy 120. Identycznie jak tam było, jak to miało miejsce w przypadku transferu ewentualnego Tanguya Ndombele. Więc moi drodzy, 120 milionów składamy za Artura i będziemy mieli wtedy do wyboru. Do wyboru, do koloru, chociaż ja nie lubię takich wyborów. Nie lubię takich wyborów, bo ciężko jest mi powiedzieć. No kurczę. Chyba na papierze mimo wszystko ciekawiej wygląda Tanguy Ndombele. Ma więcej troszeczkę cech. Wysportowanie, no są bardzo podobni do siebie. Jeżeli chodzi o takie sylwetki gry, no to są naprawdę do siebie bardzo podobni. Przyspieszenie, szybkość biegu. Artur ma około 70 punktów tempa. Ndombele ma tych punktów tempa zdecydowanie więcej, 85 praktycznie. No pytanie jest teraz następujące, czy z którymś z nich uda mi się podpisać kontrakt, proponując im rolę rotacyjnego. Jeżeli tak, no to okej, to wtedy spoko. Dobrze, czekajcie, ja nie wiem, na jaką pensję mogę sobie teraz w tym momencie pozwolić, ale muszę zobaczyć, jakie pieniądze zarabiają w takim razie u nas nasi zawodnicy, żeby nie rozwalić trochę struktury finansowej klubu. Więc zobaczmy sobie, tu płaca i teraz tak, od najwyższej płacy, no nie no, 240 to u nas zarabia Lautaro Martinez, więc panowie, zacznijmy sobie od 200, Federico Valverde tutaj zarabia 190, więc wy też będziecie musieli się tutaj z tym jakby de facto pogodzić, znaczy o ile chcecie, to już jest kwestia, zobaczymy jak się uda wynegocjować te, jak pójdą negocjacje, to chciałem powiedzieć, więc moi drodzy, zacznijmy sobie od pensji 180, i to samo zróbmy w przypadku Artura, zlećmy i zacznijmy sobie od pensji 180. I zobaczmy, czy któryś z nich się zgodzi w ogóle na rolę takiego rotacyjnego, czy któryś z nich się zgodzi na rolę ewentualnego zmiennika. No dobrze, skoro mamy to już załatwione, skoro mamy to już za sobą, to czy Chlążek jest już tutaj jako 6 miesięcy, czy mogę już z nim negocjować, czy nie mogę z nim negocjować? Mogę z nim negocjować, czy nie mogę z nim negocjować? Chociaż nie wiem, czy z Chlążkiem będę w stanie negocjować, bo on chyba nie ma 23 lat. A to oznacza, że chyba ten Chlążek nie będzie do zgarnięcia za darmo.
ale to ewentualnie możemy czyhać na pozostanie jego jako wolny zawodnik. To też jest jakaś szansa, to też jest jakaś opcja, moi drodzy. Znamy nominacje do tytułu zawodnika miesiąca. Widzę, że jest tutaj Gabriel Jesus, Osimhen, ale jest też oczywiście Richarlison. To nas cieszy najbardziej. Przejdźmy sobie dalej, bo teraz się zacznie też pewnie walka o naszych zawodników, bo znając życie nie prześpią tego jakby inne kluby i będą próbowały nam standardowo zagarnąć te największe talenty, najlepiej przysposobionych piłkarzy, więc zróbmy to, moi drodzy. Przesuwujmy te kilka dni do przodu. Po drodze mamy jeszcze mecz z Sassuolo i z Sassuolo spokojnie wygrywamy na wyjeździe 4-1, a tutaj mamy informację od biura. Rafael Varane mówi, że chce zagrać więcej i częściej. Powiedzmy, że liczę na niego w decydujących starciach. Nie zamartwiaj się, przyłóż się bardziej. Przyłóż się bardziej. I moi drodzy, wiadomości. Chlożek obiektem zainteresowania Wolverhamptonu. Manchester City ma otrzymać za niego kwotę 48 milionów. Niedobrze. A oni tutaj akceptują ważnego zawodnika. Ndombele na 3 lata 185, a Arthur 3 lata i 185, i obaj ważny zawodnik, i jeden i drugi, nie ukrywam, że jakoś bardziej mi tutaj siedzi ten Arthur, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu mi tutaj bardziej siedzi Arthur. O kurde, Alonso Maxman, to jest taki zmiennik, to jest taki zmiennik, że powiem wam, że takiego zmiennika to warto by mieć. Nico Barella rozwinął się na 92 punkty overalla, Federico Valverde. No w sumie to nie ma jakiejś większej różnicy, kogo tutaj weźmiemy. To tak czy siak ma być docelowo nasz zmiennik, ale nie wiem dlaczego. Bardziej mi siedzi ten Arthur. Bardziej mi siedzi Arthur i bardziej myślę sobie, że jakby on był tutaj takim bardziej pasującym elementem do tej układanki. Przede wszystkim w naszej drużynie jest już sporo Brazylijczyków. Może nie sporo, ale jest kilku Brazylijczyków, więc zawsze jest to jakieś wdrożenie się do tego zespołu z nieco większym bagażem. Jeżeli chodzi o Francuzów, to mamy tutaj jakiegokolwiek Francuza? Hej, właśnie sobie uświadomiłem, że my chyba nie mamy, co jest nie... Nie no, jest Rafael Varane. No i Karim Benzema, tylko że Benzema to już tak powiem szczerze, że w tym klubie jest chyba tylko dla alibi w zasadzie. No wiecie co, moi drodzy? Wiem, że zrobię może i złą decyzję podejmę, ale zdecyduję się ostatecznie tylko, czy on nie jest starszy. Musiałbym zobaczyć, jakie są roczniki tych obu gości. Jaki jest rocznik Artura i jaki jest rocznik Tanguya Ndombele. Jeżeli są z innego rocznika, to wezmę młodszego. Więc moi drodzy, ja to szybko teraz sprawdzę, obadamy to, to najszybciej, jak się tylko da, bo tutaj mi pokazuje po prostu od razu wiek, ale zobaczymy, czy są z tego samego rocznika. Tanguy Ndombele to jest rocznik 96. Jezus Maria, chłop jest o rok ode mnie starszy, to fajnie. Natomiast Arthur, o, Arthur ma też, Arthur jest też 96, tylko że Arthur ma po prostu urodziny w sierpniu, natomiast Tanguy Ndombele ma w grudniu. Moi drodzy, niech będzie Arthur. Niech będzie Arthur, zaakceptuję Artura, powiedziałem, że jakoś mi bardziej pasuje. Wiem, że zapłacę za niego odrobinę więcej pieniążków, ale Arthur jakoś bardziej mi pasuje po prostu tutaj jako ten zawodnik. Ndombele, jednak odrzucamy tę ofertę, wybacz przyjacielu. Natomiast jeżeli chodzi o Adama Chloszka, zaproponujmy kupno i spróbujmy dokonać bezpośredniej wymiany. Spróbujmy dokonać bezpośredniej wymiany, czyli zaoferujmy wymianę piłkarzy, czyli my damy wam napastnika, damy wam Koreę, a wy nam dacie Chloszka. Co wy na to? Zaoferujmy tę kwotę, zaoferujmy taką wymianę. 1-1, Chlożek, Korea. Chcecie Sensiego? Sensiego i 25 milionów. Zadziwiająco dobra oferta, tym bardziej, że Sensi... No nie mogę tego zaakceptować, bo nie mam pieniędzy, nie, tylko nie to. Jezus Maria, a zaakceptowałbym to. Normalnie bym to zaakceptował, bo to jest, moi drodzy, to nie jest tragedia, to co się tutaj dzieje. No Sensi to jest zawodnik, z którym ewentualnie moglibyśmy się rozstać. O, Rabi Matondo się rozwinął na 81, no ale no mimo wszystko, teraz w tym momencie muszę zakończyć te negocjacje, bo nie stać mnie na takie dywagacje. Moi drodzy, mamy za to transfer i to gruby, zdecydowanie gruby. Kolejny zawodnik do nas dołącza za naprawdę potężne pieniądze, jest to tym razem Arthur. Czy on do nas dołączył oficjalnie? Halo, transferowe. Jest Arthur, moi drodzy. Mamy prezentację Artura, jest pokazany oczywiście Arthur. Z piłeczką stoi fantastycznie, no wygląda dobrze. Dobrze to wygląda, moi drodzy. Za 121 milionów, powiedzmy tak, to będzie bliższe prawdy. Za 121 milionów, Sensi, ile ty masz lat? Sensi ma 29 lat. Jezus Maria, to jakby się udało na przykład puścić Sensiego.
Tylko że potrzebowalibyśmy tutaj 20 milionów gdzieś mniej więcej. A nie mamy tych 20 milionów tu i teraz. To jest tak czy siak ewenementem, że udało się nam wykorzystać taki budżet transferowy, mając taki budżet transferowy. Myring. No z Myringa jestem zdecydowanie zadowolony. Cieszę się, że udało się go zgarnąć, nawet za te jakieś tam grosze totalne, ale cieszę się, że udało się go zgarnąć. No to teraz nie wiem, czy zdążymy ewentualnie kogoś sprzedać do momentu, żeby ewentualnie podjąć dyskusję z tym, chloszkiem. No to chyba, żebyśmy sprzedali Koreę po prostu, tylko że wtedy, no też można i tak, też można niby i tak spróbować. Trochę byśmy ten skład wywrócili też tutaj do góry nogami, ale dlaczego by w sumie nie? Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wy... No wszyscy wiemy dobrze. Gdzie jest Korea? Tu jest Korea. Ma w sobie to coś. Ja nie wątpię, że nie ma w sobie tego czegoś. Nie wątpię, że nie. Niemniej... Przejrzyj oferty. Są jakieś oferty za niego? Aha, no nie ma oferty za niego. Myślałem, że jest za niego jakaś oferta. Co jest grane? Wystawione na sprzedaż jest Nico Barella? Jak kuźwa on jest wystawiony na sprzedaż? Kto go wystawił na sprzedaż? No nie, no przecież on ma tutaj zaznaczone, że mamy że w ogóle chłop ma nie mieć... Ej, podoba mi się to, że mamy tutaj czterech zawodników, którzy mają tę notkę, że są jednymi z najlepszych na świecie. Za oknem mi napieprzają klaksonami tak, że głowa mała, nie wiem co to jest za festiwal trąbienia. No moi drodzy, spróbujmy jeszcze raz, w takim razie ewentualna sprzedaż Korei. No to ma sens, jeżeli sprzedamy 30-letniego napastnika, a w jego miejsce zgarniemy praktycznie takiego samego, z takim samym potencjałem ofensywnym zawodnika 22-letniego, to ma sens. To ma nawet ręce i nogi w miarę, można powiedzieć. Podoba mi się też propozycja tutaj ściągnięcia ewentualnie Olona Soumaxmeu. Tylko że wtedy miejsce w składzie, nawet na rezerwach, straciłby już chyba totalnie Rabi Matondo. Ale no, zaczynam się czuć, jakbyśmy grali tutaj w Ultimate Team Interem, a nie jakbyśmy składali normalnie skład w karierze. No dobrze, Rabi Matondo na 82 punkty overalla. To jest chyba motyw, że chłop w ogóle chyba nawet sam swoje granice jakby przesunął wyżej. Czy ktoś się z was spodziewał, że Rabi Matondo wskoczy na taki poziom? No nie, moi drodzy. Korea oczywiście mówi, że jest zdziwiony, że został wystawiony na listę transferową. Korea... Ja też jestem zdziwiony, jeżeli ten chlożek odejdzie od nas, no to, a raczej jeżeli chlożek ostatecznie dojdzie do porozumienia tutaj z Wolverhamptonem, no to wtedy oczywiście będziemy musieli, odwołamy tę decyzję. Szkoda, że tak by się miało stać, bo uważam, że... O, drużyna UEFA ogłoszona, kto tam w tej drużynie UEFA jest? Pokażcie mi. No nie mówcie, że Artur, którego kupiliśmy w tym momencie, już jest pokazywany w drużynie UEFA jako nasz zawodnik. Ale na to wychodzi, moi drodzy. Ederson, João Cancelo, De Ligt, De Vrij, Serginho Dest, Artur. Tak, moi drodzy, czyli kupiliśmy sobie najlepszego piłkarza roku. Znaczy, piłkarza grającego, będącego w najlepszej jedenastce roku. Więc zdecydowanie transfer Artura można uznać za udany. I w ogóle Artur z numerem 13? Spoko, mi to jakoś mi to pasuje, niech będzie. Zastanawiam się, czy w tym momencie powinienem wypożyczyć tego Alberta Myringa. Bo tak czy siak, nie będziemy grać nim. A Albert Myring, o swoją drogą, dostał trójkę, więc zdecydowanie musi zostać wypożyczony. Tutaj numerek 12, no nie wiem, no jakoś mi pasuje. Pasuje mi ta 13 do Artura. Niech będzie, Artur. Będziesz grał z tą 13, fajnie to u ciebie wygląda i będzie spoko. Czy my będziemy mieli szansę jeszcze w ogóle coś zrobić, jakiś tutaj ruch transferowy przed ewentualnym chlożek obiektem zainteresowania? No właśnie, a my mamy ofertę transferową za Koreę, więc teraz, moi drodzy, zobaczę, czy... O nie, no kogo wy mi chcecie dać? Kogo wy mi chcecie dać? Ja nie chcę tego, ja chcę... Tylko sprawdzam możliwości, powiem tak. Myring, dobrze, że się zgadzamy. Nie chcę, żebyśmy się wymieniali. Ja chcę, żebyście mi dali pieniądze po prostu. Chcę pieniążki. Pieniążki po prostu chcę i wtedy będziemy mogli sobie spokojnie kupić tego chlożka. Bo mam wrażenie, że już zaraz, lada moment, chlożek. Nie, jeszcze jest w Manchesterze City chlożek. Jeszcze chlożek jest w Manchesterze City, więc moi drodzy, przejdźmy sobie do negocjacji transferowych. A raczej do propozycji. Czekajcie, to muszę wejść do biura. I tutaj, Korea. I tak, mamy za niego ofertę wynoszącą 15 milionów i piłkarz na wymianę, jaki jest, to jest skrzydłowy Alex Berengoy. O jest, dobra, moi drodzy, spróbujemy to przenegocjować i zobaczymy, czy oni ewentualnie są w stanie, no bo chcecie mi za 30-latka dać 29-latka, to taki średni jest deal, szczerze powiem, z mojej strony. Średni deal. Powiem tak. Ponieważ zależy nam, by Korea do nas dołączył, możemy zaproponować, żeby Berengoyer do was przyszedł. Dopłacimy też 15 milionów. Z drugiej strony...
to by nam już dało ten budżet ewentualny na ściągnięcie do siebie chląszka, ale usuńmy sobie tego zawodnika na wymianę i zaproponujmy po prostu nową kwotę i niech ta kwota wynosi po prostu 55 albo 60 baniek. 60 baniek i zobaczmy, czy uda się nam ściągnąć tego, czy oni będą w stanie zaoferować nam 60 baniek. Nie, jesteście w stanie nam zaoferować jakiegoś chłopa, którego nawet nie wiem, jakim on jest. Graj na zwłokę, kontroferta, zaproponuj innego piłkarza. Kogo oni tam mają? Tu nic nie wiem. Ze środkowych obrońców, tu jest Konsa. Konsa ostatnio mi krwi napsuł bardzo dużo w degradacji. Ale no, jeżeli chodzi o tutaj o zmienników, to też nie bardzo kogoś potrzebujemy. Na skrzydle też mamy spore możliwości. Więc ciężko to widzę, moi drodzy. Chyba nie dojdziemy tutaj do konsensusu. Mimo iż bym chciał, no to Peru Nolaskoain nie bardzo mnie tutaj jakby intryguje. Zaproponujmy nową kwotę i niech to będzie tym razem 55... Nie no, może za bardzo aż powiedziałem. 57 900. 57 900 proponujemy i zobaczymy, czy uda się nam dojść tutaj do tego skutku. Przykro mi, to nasza ostateczna propozycja. No w takim razie muszę to odrzucić. Muszę to odrzucić, niestety. Jeżeli mi nie zaproponujecie za niego pieniędzy, no to wtedy będę musiał to odrzucić. Tylko problem jest taki, że czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Bo jeżeli oni faktycznie zgarną sobie tutaj do składu, jeżeli Wolverhampton sfinalizuje ten transfer tego chloszka, no to cały ten nasz misterny plan na dobrą sprawę nie ma sensu. Serio remisujemy z Benevento? 1-1 remis z Benevento, oddaliśmy strzałów 500, nikt nie potrafił normalnie strzelić bramki, pojawił się Matondo w miejsce Saki, Korea za Richarlisona, żaden z nich nie potrafił normalnie zagrać. Na całe szczęście Milan stracił punkty z Romą, ale mimo wszystko, przed nami, moi drodzy, oczywiście teraz Coppa Italia. No fantastycznie, gdzie gramy z Lazio. Kranio rozwinął się na 89. Skłaniec, ja myślałem, że on się nie ruszy z tej 86, a zapiernicza strasznie z tym overallem. Już ma 89 punktów overalla, więc to jest super opcja. Trochę mniej super opcją jest to, że faktycznie straciliśmy punkty z Benevento, które nawet nie wiem, które jest w lidze. Nawet nie wiem, które Benevento jest w lidze, a my tracimy z nimi punkty. Czekajcie, zobaczę sobie Serie A. I Benevento jest, moi drodzy, 10. No dobra, no mimo wszystko, jesteśmy wiceliderem Serie A, chociaż może nas przeskoczyć jeszcze Napoli, ale mimo wszystko to jest całkiem niezły wynik, całkiem przyzwoity wynik. Budżet transferowy, no mamy 600 tysięcy, no to jest super, to jest naprawdę potężne mamy tutaj zarobki jakby. No nie, no nie mamy budżetu, nie mamy w ogóle budżetu już teraz na jakieś transfery nie mamy nic, nie mamy nic, kompletnie. Sfinalizowaliśmy sobie transfer tego Artura, więc teraz musielibyśmy, no bo ja z drugiej strony sobie pomyślałem, że w ogóle ewentualnie możemy zachować ten skład tak jak jest i wtedy by był i Artur i Højbjerg i jeden i drugi by byli tutaj jako zmiennicy, no to już w ogóle by była totalna masakracja, jeżeli chodzi o ten skład. I korci mnie to, żeby faktycznie do takiego stanu rzeczy doprowadzić. Ale potrzebujemy pieniążków. Potrzebujemy jakichś pieniążków, potrzebujemy pieniążków ze sprzedaży jednego, żeby kupić sobie drugiego. No i pytanie, czy Chlożek jest już zawodnikiem Wolverhamptonu? Nie, cały czas Chlożek jest zawodnikiem Manchesteru City, ale negocjacje z Wolves są cały czas w trakcie. Halo, czy ktoś może chciałby zakupić pana Koreę, co? Poproszę, to jest super oferta. O, jest Albert, opcja wypożyczenia Alberta Meringa z opcją wykupu. No nie, no z opcją wykupu nie, bo na pewno byście chcieli go wykupić, więc ja mogę wam go wypożyczyć po prostu na rok tak o. I to będzie gitara. Więc Albert Meringa tak na rok po prostu i zobaczymy, czy jeszcze dostaniemy jakąś propozycję przed meczem z Lazio? Nie, nie dostajemy żadnej propozycji przed meczem z Lazio. Moi drodzy, więc ten mecz z Lazio będziemy musieli sobie rozegrać, więc przejdziemy sobie do symulacji. I jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o ustawienie tutaj, to może swój debiut dostanie tutaj Artur teraz. Dostanie szansę zadebiutowania w naszym składzie od pierwszej minuty. Valverde zejdzie na ławkę rezerwowych, albo i wiecie co, mam inną propozycję. Zmienimy tutaj Tima Langa i tutaj zrobimy tak, że Valverde wskoczy tu. Albo nie, przecież my mamy tutaj gościa, który może grać na SPO normalnie i to jest oczywiście Nico Barella. No, i bardzo ładnie to wygląda, ciekawie. Dodatkowo, Korea, chodź, pokażesz się jeszcze ktoś może będzie chętny, jak zdobędziesz tutaj jakąś jedną bramkę albo dwie, to może ktoś jeszcze będzie chętny. Varane ostatnio strasznie marudzi, że nie gra, to niech zagra faktycznie w miejsce Fabinho, wskoczy do składu. I moi drodzy, okej. Tym samym możemy sobie wyjść na ten mecz z Lazio takim składem, symulujemy sobie to wszystko szybko i zobaczmy.
Kranio, Rafael Varane, Skriniar, Ruben Dias, Hakimi, Valverde, Artur, Saka, Barella, Correa oraz Lautaro Martinez. Natomiast Lazio, Strakosza, Jeraj, Wawro, Laporte, Escalante, Lazari, Oscar, Minala, McNeil, Dembele i Masias. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, Fares, Boga, Williams, Quasi, Loza i Vasquez. Więc mają też sporo nazwisk naprawdę, naprawdę dobrych. Tutaj widzę, że Correa teraz robi robotę i moi drodzy, Correa zdobywa bramkę. Bardzo dobrze Correa, pokazuj się. Może ktoś tam jednak jest chętny na ewentualny zakup. 8 minuta, z drugiej strony no sprzedawanie takiego super zmiennika, który zawsze, gdy tylko wejdzie na mecz, zawsze zdobywa bramki. No, ale patrzę po prostu przyszłościowo pod kątem tego, że Correa już lat ma ile ma. A mamy możliwość ściągnięcia kogoś na podobnym poziomie, który jest dużo, dużo młodszy. I potencjał ma większy. Więc to jest czysto pragmatyczne po prostu podejście. To nic osobistego, Correa. To nie jest to, że ja jakoś cię nienawidzę, gościu. Ładne rozegranie piłki szeroko i teraz Bukayo Saka. Świetne zejście Bukayo Saka, ale zgubił gdzieś tę piłkę po drodze. Szkoda. Rafael Varane tam ustawiony. Numerki na naszej obronie to jest po prostu, woła to pomstę do nieba. Ale no jeżeli mamy zarezerwowane takie numery jak trójka i czwórka, no to ciężko jest jakoś więcej tutaj kombinować. Mamy 24, 28 i 37, co to powoduje mi, że aż mnie oczy pieką po prostu jak na to patrzę, ale wiecie, że ja to ja. Ja mam dzika na punkcie numerków. Ciekawi mnie Artur, jak ta trzynastka się tutaj spisuje. Patrząc po jego nocie, zalicza naprawdę, naprawdę udany debiut póki co, chociaż teraz, no z łatwością został minięty Varane. Moi drodzy, to był Varane, indywidualnie został wkręcony po prostu w ziemię przez Masiasa i niestety 1-1 w 32 minucie. Szeroko rozgrywamy, bardzo dobrze. Ładnie Artur, Barella. Znowu Correa. Wycofanie tej piłki, Barella, ale nie ma kogo, nie ma kogo. Cały czas jesteśmy na takiej linii jednej ustawionej razem z blokiem defensywnym i nikt nie interweniuje, nie wychodzi wyżej. Lautaro Martinez, Hakimi. Barella, znowu Correa. I Artur, na spokojnie, szeroko rozgrywana ta piłka. I jest wycofanie tej futbolówki. I elegancko, moi drodzy. Jeszcze raz. Artur. Wycofanie. Tylko panowie, może w końcu ktoś się zdecyduje oddać strzał, co? Pięknie by było, jakby ktoś w końcu spróbował chociaż oddać strzał, tak nawet na pałę. Może teraz Correa spróbuje, może ktokolwiek, Lautaro Martinez, jeszcze Nico Barella. Jezus Maria, nigdy w życiu nie widziałem dłużej utrzymującej się drużyny przy piłce w polu karnym przeciwnika i drużyny, która totalnie nic z tym nie zrobiła. Tragicznie to wygląda. Wyglądało. Tak trzeba powiedzieć. Valverde, Nico Barella. Bukayo Saka. Nico Barella, znowu rozegranie szeroko i Lautaro Martinez. O, jest rzut karny. Rzut karny to ja chcę strzelać. Jak jest rzut karny, to ja strzelam. Lautaro Martinez. Wiecie dobrze, że strzelam fantastycznie rzuty karne. Wielokrotnie to wam pokazywałem, więc teraz też strzelę. Lautaro Martinez. Mocno hukniemy w prawą stronę. Lautaro Martinez, moi drodzy. Tak to się robi. Mamy 2-1. Elegancko. To wiecie co? Nawet jak już wkroczyliśmy w ten mecz, to niech to będzie moment, w którym sobie ten mecz dokończymy. Więc Lautaro Martinez, zapraszam serdecznie. Zobaczymy, jak się gra faktycznie tym składem. Jak ten Artur tutaj chodzi z przodu. Jak tutaj Federico Valverde. No mam nadzieję, że nie stracimy jakoś nagle czterech bramek kompletnie w... próbując grać przez 30 minut. Znajoma twarz, Inter Correa. A no tak, przecież Correa strzelił. O ja pierdzielę, przecież Correa strzelił bramkę przeciwko swojemu byłemu zespołowi, bo Correa do nas przyszedł oczywiście z Lazio najpewniej. Nie wiemy w sumie, czy przyszedł z Lazio, czy po drodze jeszcze nie zwiedził jakiegoś innego klubu, bo był to zawodnik, którego już tutaj zastaliśmy. Gdy przeszliśmy do Interu, to był piłkarz, który już tutaj był. Bukayo Saka. Bukayo Saka, Bukayo Saka. Ładne przerwanie tego przez Bukayo Saka. I Bukayo Saka teraz rusza z kontratakiem. Bukayo Saka, halo, czy ktoś by mi się tutaj pokazał, czy ja po prostu będę tak biegł sobie indywidualnie Anglikiem? Chyba będę biegł indywidualnie Anglikiem. Skoro tak, to spróbujemy to sklepać. To Federico Valverde. Valverde, spokojnie, rozegraj szeroko. Jest Correa, trochę chyba za długo. Chociaż jest piłka do Martineza. I Martinez, moi drodzy, ale za wysoko. Dobra akcja. Nie będę twierdził, że nie, ale wykończenie pozostawiło trochę do życzenia. No dobra, zróbmy sobie zmiany. Niech wejdzie Richarlison w miejsce wspomnianego wcześniej Correa, może za Valverde. Aha, czekajcie, w ofensywnym mi się zmieniło, że tutaj Valverde jest ustawiony. Wpuścimy sobie Tima Langa w miejsce Artura. Damy sobie Tima Langa tutaj. I może jeszcze Rabi Matondo wskoczy. A może nie Rabi Matondo, tylko niech wskoczy sobie Bastoni w miejsce Skriniara. No i fantastycznie, moi drodzy, takie robimy sobie zmiany. Mam nadzieję, że będzie się to dobrze spisywać. Potrójne zmiany w sumie aż u nas. Ale liczę na jeszcze wbicie jednej bramki. Nie tylko z rzutu karnego, tylko na jeszcze wbicie jednej z bramki. No teraz
Przynajmniej ten rzut karny pokazał, że to przesiadywanie w polu karnym przeciwnika przynajmniej teraz przyniosło jakiś efekt w wywalczonej jedenastce. A teraz Richarlison, odegraj do Lautaro. Nie odegrał, nie zdążył tego cyknąć do Lautaro Martineza. Widziałem, że tam Argentyńczyk się świetnie pojawiał na wejście właśnie na takie... no typowe dostanie piłki po prostu na huknięcie z pierwszej, ale niestety nie zdążyłem tej piłki do niego podać. Zrobiłem fake shot, myślałem, że będę w stanie jeszcze tę piłkę cyknąć jednym jakimś dotknięciem, ale tak się nie stało. Valverde, kurde zagranie piłki, ale Hakimi na całe szczęście asekuruje, nie trafia za to w piłkę Valverde. Nico Barella, potrzebujemy się podłączyć do defensywy, Minala, dobrze, Bastoni fatalnie strzał, broni Kranio, no dobrze. Chociaż było to trochę niebezpieczne. Powiem szczerze, że niby Bastoni fajnie się zachował, niby dobry przechwyt, ale to wybicie tej piłki było skandaliczne. No dobrze, Richarlison, poczekamy na Hakimiego i nie musieliśmy długo czekać. Już Marokańczyk się pokazał na skrzydle i będzie dośrodkowywał tam na drugą stronę. Liczyłem na dogranie jednak bardziej do Bukayo Saki, bo widziałem, że wbiega z drugiej strony, ale no mimo wszystko jakieś dogranie piłki było. Spróbujemy teraz sobie podać na krótko. Tutaj jest Tim Lang, więc do niego właśnie podamy piłkę. I Tim Lang już ma tę futbolówkę. Pięknie się Austriak wdziera w pole karne. I Tim Lang stracił tę piłkę. O Jezus Maria, to teraz jest niedobrze. Bukayo Saka, musisz przerwać to. Musisz to przerwać, Bukayo Saka. Podłącza się jeszcze Rafael Varane. To był fatalnie wykonany rzut rożny. Perfekcyjnie pod kontratak dla Lazio. Na całe szczęście oni też się gdzieś tam w akcji zaszportali. Nie ruszyli z jakąś energiczną kontrą. Jeraj, oj, ta piłka minęła teraz mnie. Dembele. I Barella. Dobrze, Barella przerywa tę akcję i wybija tę piłkę, ale Bukayo Saka do niej nie dotarł. Oskar. Próbowałem jeszcze wślizgiem to przerwać, ale też się nie powiodło. Cholera, to są kłopoty. Oskar. Jest elegancko, moi drodzy. To nie jest elegancko. Znowu tracimy piłkę. Brak koncentracji jakoś w końcówce. Dobrze, teraz Hakimi. Na całe szczęście potrzebowaliśmy kogoś, kto w defensywie jest akurat największym stoikiem. No i teraz Richarlison, moi drodzy. To jeżeli nie teraz, to już... no to chyba już nigdy, chyba nie zdobędziemy tej trzeciej bramki. Jeżeli teraz Richarlison nie był w stanie się przez tą piłką przedostać bliżej bramki, no to chyba, moi drodzy, faktycznie możemy się pożegnać jeszcze z trzecim trafieniem. Ale kto wie, jeszcze Tim Lang. Zagranie w środek, tu jest Valverde, Tim Lang, na spokojnie, szeroko rozgrywana ta akcja. Wycofujemy trochę, bo nie mam pomysłu za bardzo na to, jak się tam przedostać w te pole karne. Chociaż teraz Lautaro Martinez, świetna klepka, Richarlison zabiera się z tą piłką i Richarlison odegranie futbolówki w miejsce Nico Barelli. I Nico Barella prosto w Oscara, ale to był faul? To był faul, więc mamy szansę na strzelenie pięknej bramki po kolejnym stałym fragmencie gry. Wcześniej mieliśmy rzut karny, teraz mamy rzut wolny i najlepszym egzekutorem tych rzutów wolnych jest Nico Barella. Lautaro Martinez też jest całkiem przyzwoity, ale myślę, że Barella tutaj będzie lepszym rozwiązaniem. Spróbujemy strzelić tutaj po długim, piłka spadająca i Barella... centymetry! Centymetrów chyba brakło, spadający liść naprawdę, naprawdę ładny, no może nie centymetrów, trochę zabrakło, ale to była naprawdę świetna szansa Barelli, niewykorzystana. Teraz byleby tylko przerwać tę akcję, wybić tę piłkę jak najdalej i dokładnie tak się dzieje, moi drodzy, sędzia powinien już zagwizdać i tak się stało, wygrywamy 2-1, może nie najmniejszym nakładem sił. Ale najważniejsze, że skutecznie. Wyegzekwowany rzut karny, bramki Lautaro Martineza. Wcześniej strzelił bramkę jeszcze Korea, więc wszystko jest pod kontrolą. Moi drodzy, no dobrze, w innych meczach Parma wygrywa z Juventusem. Juventus odpada w 1/8 finału Coppa Italia. A to bardzo ciekawe się podziało, że tak faktycznie się zdarzyło. No dobrze, no skoro tak, no to jest jednego rywala do tego trofeum mniej, można powiedzieć. Moi drodzy, Milan Skriniar rozwinął się na 92 punkty overalla. Piękne rzeczy. Mamy kolejną ofertę transferu za Koreę, no mówi... Przecież ja wam go proponowałem. Przecież ja wam proponowałem Koreę w zamian za Chloszka. A teraz chcecie kupić Chloszka? A teraz chcecie kupić Koreę bez Chloszka? No... weźcie się zastanówcie, co wy robicie? Ja wiem, że myślenie boli, ale nie spodziewałem się, że aż tak w waszym przypadku. Moi drodzy, spróbujmy w takim razie, jeżeli oni są zainteresowani Koreą, spróbujmy jeszcze raz zaproponować kupno. I zaoferujmy wymianę piłkarzy. Dajmy tutaj napastnika i dajmy Koreę. Jeżeli oni się na to nie zgodzą, to ja nie wiem. Jeżeli oni się na to nie zgodzą, to ja nie rozumiem. To ja nie rozumiem po prostu kompletnie, jak ma funkcjonować to. No nie zgodzą się. No ja pierdzielę, ręce opadają. Kończymy te negocjacje, moi drodzy, ale za to
Za to jak najbardziej będziemy mogli sprzedać Koreę do Manchesteru City. Spoko, niech będzie Manchester City. Możemy za niego dostać maksymalnie 59. No to chodźmy, lećmy sobie negocjować, ponegocjujmy sobie z Manchesterem City, spróbujmy zarządzać 60 baniek minimum. Więc zaproponujmy nową kwotę i niech to będzie 60 baniek. 60,5 bańki za Koreę, to jest uczciwa kwota. Co tu się kurwa stało? Mam dokładnie taki sam wyraz twarzy, jak... Co tu się dzieje?